Okej, wylądowałem w jakimś audytorium. Cokolwiek może ono oznaczać. Okej. No, drugi etap. O! Okej. To by oznaczało, że muszę cię po prostu tylko jakoś ominąć. Śmieszny ludku. Z tą dzidą. Znowu skakanie. Już myślałem, że skakanie będzie za nami. No i tutaj. I na dół. O, coś musiało być jeszcze po drodze. Grunt ziemi muszę zaczynać od nowa. No właśnie, tutaj. Nie można skakać na krzywy ryj, bo to grozi upadkiem. Teraz tam. Okay, udało się. Teraz tutaj. I do... dobra. Daleko jeszcze? A nie, daleko jeszcze? Okej. Tutaj nie widzę, żeby była jakaś inna droga poza tobą. Teraz tutaj. Dobrze, przynajmniej jest jakieś takie wyczucie tych skoków. Ups. Za daleko. Obawiam się, że skok tutaj może być niezbyt mądrym rozwiązaniem, chyba że teraz. Prawie. Chyba że tutaj powinienem. Dopiero co przyszedłem. Co mnie tutaj oszukujecie? Ups. Na pewno nie.
Prawie. Prawie się udało. Jeszcze trochę i dojdę do wprawy. Nie za daleko. Stoję. Ledwo, bo ledwo, ale stoję. Czy tu jeszcze jakaś półka byłaby? Chyba nie. Okej. Udało się. Spinaczka po ścianie się szykuje. Zaczynam być w tym coraz lepsze. Przeważnie jak mówię takie rzeczy, to zaraz spadam. Pytanie, czy on za każdym razem musi tak dyszeć. To jest dosyć... dobra. Udało się. Jeszcze tylko tutaj. Kilka skoków. Ostatni. Znaczy teraz będzie ostatni. No! Drzwi za mną. Oficjalnie. No, zamknięte. Było dziwne. Immersion. Okej. Okay. Dobra. Panie Tobias. No, chyba trzeba skoczyć. Ups. Możliwe. Jak? Ja pytam jak? Jak miałbym go obejść? No nie. To też się wydaje. Troszeczkę. Zastanawiam się. Spróbowałbym chyba tak. Podejść tutaj. No to jest nie fair. Bo ja go obiegam, ale to nie działa. Może wiem. Okej. Chyba się udało. Haha. Udało się. Trochę wąskie to przejście. Jakby kończy mi się droga.
No, skakać raczej nie powinienem. Może nic mi nie zrobisz? A, no dobra. No nic mi nie zrobiłeś. Okej. Koszmar się skończył. O matko, ile tych kartek. Zerknijmy więc na wszystkie. Generalnie opowiadają o tworzeniu gry. A skoro tak, bardzo ciekawe wprowadzenie tego elementu do gry, bo przeważnie to są rzeczy, których nikt nie czyta. Podnosząc kartkę, po prostu tylko nawet zerkam i zawsze można się czegoś ciekawego dowiedzieć.